Cześć, mam dla Was pytanie. Czy da się kupić Yeezy z outletu? Pomyślisz pewnie jakieś Cloud White'y, Jebry albo Creamy? Pewnie tak. A co jeśli powiem Ci, że... Te buty są z outletu? Blacki. I te buty są z outletu? Zebry. Czy to możliwe? Jasne, że tak. To nie clickbait. Te buty trafiły do outletu. Ale dlaczego? Bo są one bez boksa, a buty bez boksa trafią albo do outletu, albo do pracowników. Macie pewnie jedno pytanie. Czy te buty różnią się czymś innym niż brakiem boksa? Nie, są one takie same. A co jeśli chodzi o cenę? Cena waha się w okolicach 300, 400, 500 zł. Jeśli zagadacie z miłą panią, to pewnie zaoferuję wam jej zniżkę za jakąś drobną opłatą i powiem wam, że taki outlet jest tylko jeden w Polsce. A za ile ja kupiłem te buty? Za cenę resellu. Czy na nich zarobię? Oczywiście, że zarobię. Ile byście mogli dostać za te buty bez boksa? Za Blacki około 1300-1400 zł. Jeśli dokupilibyście boksa, który kosztuje około 100 zł, myślę, że nawet 1550-1600 zł. Dobra cenka. Jeśli chodzi o zebry, ta cenka jest mniejsza z tego względu, że było kilka restocków i te buty już powoli tracą na hypie. Nic dziwnego. Za nie moglibyście dostać około 1200 zł, 1250. Z boksem myślę, że nawet 1450, już 1500 to raczej bym w to nie brnął. Ja akurat Blacki sobie wziąłem personal. Zaraz będzie lato, a cenka akurat mniejsza, bo bez boksa. Chociaż później w przyszłości będę mógł mieć większy problem z tego względu, że no sporo osób chce kupić buty, które są z wszystkim. Z boksem, fakturą, metkami jakimiś i z tym papierkiem w środku. Ja będę się wami żegnał, zachęcam do stawienia polubienia, komentarza, co myślicie o tym, czy warto kupować Yeezy w outlecie, czy jest jakiś sens. Ja oczywiście dodam od ciebie, że warto, że ta cenka jest lepsza. Nie zdradzę wam, jakim to outlecie. Właściwie ja sam znam tylko okolice, bo dogadałem się z ziomkiem, który tam jeździ czasami, że będzie mi dawał znać, co tam ma i będę od niego odkupował jakieś parki. Trzymajcie się, cześć.